Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w drugim odcinku symulatora Farmy 2013. Tak, to już drugi odcinek. To jest to nieszczęsne pole, które skrzywdziłem w brutalny, naprawdę brutalny sposób. Dzisiaj je będziemy kultywować. Kurczę. Action mi coś zaniża klatki. Bo powinien nagrywać w pełnych 60, a nagrywa w 30. No nic, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ok. Przepraszam. Tutaj ten bohater naszego poprzedniego odcinka. Nie chcę być stoni. Wykorzystam go. Dobra. Wsiadamy i podpinamy kultywator. Ojku, wybaczcie na moment, muszę psiunię wypuścić. Okej, jestem z powrotem. I podpinamy kultywator, tak? Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Mam nadzieję. On też dość ostro skręca. Okej, podłączamy. Okej. Dosunę się, żeby było mnie lepiej słychać. I wyruszamy w pole. Jedziemy. Mam nadzieję, że odcinek będzie ciekawy, ale już nie w taki sposób jak ostatnio, bo naprawdę to mi przysporzyło nerwów, to sobie nawet tego nie wyobrażacie. A te same nadal tam stoją. Automatyczny zapis pomyślny. Dobra. Coś się, że to będzie ostra jazda. Ale trzeba spróbować. Gazuje. O, wszystko ładnie pracuje. Spróbujemy na wyższym biegu. Pięknie widać, jak ziemia się ugniata. Tam nie będziemy wyjeżdżać poza granicę. Coś się dzieje na podwórku. Coś się dzieje ciekawego. Ale nie wnikam. To by pasowało trochę urobić. Ale to będzie ostra jazda. Będzie ostra jazda. J. Jedź powoli jakoś. Błagam, przerób to. No, całkiem. Ale z nim rzuca. Kurde. Ale przerabiać ładnie przerabia. Traktor już się zaczął brudzić, bo to brudna robota jest. Okej. Podnosimy. Może jeszcze raz przejadę. Pięknie widać, jak ta przednia oś pracuje. Naprawdę seria Agrar Simulator była przewodnikiem w stosunkach? Miałby to ująć, w nowinkach technologicznych wśród symulatorów farmy, ale i symulatorów w ogóle. Nie ujmuję na przykład Spin Tires, które też jest takim jakby symulatorem i ono to jest dopiero przełom technologiczny w takich grach. No ale Agrar to swego rodzaju także przełom. Już te Agrar legendarne maszyny, w Polsce znany jako symulator farmy, legendarne maszyny. Ja oferował tą cudną orkę 3D, bruzda i tak dalej. Agrar 13 to kontynuował, było to jeszcze poprawiane. No i te
brudzenie się maszyn już w Agrarze 11. Cała praca wszystkich osi, błotniki się trzęsące, ten kręcący epicko, nieważne, że mu ręce nie sięgają kierownicy, farmer, to wszystko. To był Agrar, to było zawsze coś nowego w tej serii. Naprawdę szkoda, że produkcja została zakończona. Tak, te błędy i tak dalej, ale ja byłem naprawdę prawdziwym fanem Agrara i mimo tego wszystkiego chętnie bym pograł 14 albo 15. Cóż, niestety to niemożliwe. Nie ujmuję oczywiście SF-owi 14 PF-owi, ale Agrar jakoś bardziej zagościł w moim sercu. Owszem, PF-a też bardzo lubię, bo to też naprawdę solidna polska produkcja, która ma szansę naprawdę konkurować z farmingiem, ale Agrar dla mnie to był, jest i będzie coś niesamowitego jako cała seria, nie tylko jako jedna jakaś tam część. Okej, zebrało mi się na sentymenty, a pole trzeba uprawiać. Fajnie ten kultywator to obrabia. I szczerze mówiąc, trochę boję się siewu, bo był problem z tymi teksturami, z tego co pamiętam, siewu. Niekoniecznie było widać, gdzie już jechaliśmy. Nie chcę tego, boję się, że to mi nie pójdzie za bardzo. Okej. Tutaj nieprawdopodobnie też dam jakiegoś speeda, bo to też trochę zajmie. Coś się tam dzieje. Wybaczcie, muszę zobaczyć, co się dzieje. I boję się, że odcinek może być albo za krótki, albo za długi, bo leci mi czas od początku, jak przerwałem nagrywanie, a stopera nie mam włączonego, ale na oko spróbuję coś ogarnąć. Okej. Uprawiamy ładnie, ale pięknie ta gleba wygląda. Trochę będę miał trudu przy montażu tego, muszę przyznać, niestety, bo będę miał kilka ścieżek dźwiękowych. I będę miał kilka tych ścieżek dźwiękowych, będę musiał każdą przesłuchać i odpowiednio obciąć, bo mój programik do nagrywania dźwięku coś nie chce współpracować z Agrarem, z SF-em, przepraszam. I niestety muszę nagrywanie włączać i wyłączać ręcznie, przez co trzeba będzie tam poprzycinać początek i koniec, żeby było dopasowane do długością do klipu. Okej. Ale to jakieś bydła. Obawiam się, że trzeba będzie jeszcze raz to przejechać. Kurde, ale dwa razy kultywować pole? No może się obejdzie. Mam taką nadzieję. Szczerze mówiąc, zatrudniłbym pracownika i kazałbym mu to zakultywować. Ale co byśmy wtedy robili, co? Nie mamy za bardzo hajsu, żeby coś ciekawego sobie kupić i porobić. Ciężko powiedzieć. No nic. Kultywuję dalej, nie będę zatrudniał pracownika. W którymś odcinku zabiorę was na przejażdżkę po okolicy pick-upem, nie traktorem, gdzie pokażę wam, jak to wszystko wygląda i sam trochę sobie poprzypominam, bo dawno
Nie grałem tak szerzej z FF 13 i trochę mi się pozapominało. Okej. Kurde, jedynką to trochę wolno idzie, ale dwójka troszkę jest za szybka. Coś po środku by się przydało. Jak te biegi w FF 14. Naprawdę spoko tam są te biegi. Brozda. Wiem, że teraz nie powinienem tak już pojeździć, ale to tak z automatu. I teraz już będę ładnie jeździł. Obiecuję. No w sumie to już nie tak dużo tego pola zostało. Tutaj mamy zakultywowane i tutaj zostało nam to. Może coś tam niewiele przyspieszę. Może zrobię odcinek całkiem krótszy i wtedy więcej przyspieszę, zobaczę. Bo ciężko powiedzieć. Teraz około jest 12 minut odcinka. Około, tak, 12 minut podejrzewam. 20, żeby było. Nie chcę, żeby się okazało, że będzie 20, a wyjdzie 30, bo to też nie będzie niefajnie. Ale myślę, że damy radę. Przesunę się trochę do mikrofonu. Ogólnie, jak będzie sprawa wyglądała? Plan wydawniczy. Kto dobrze ogląda mój kanał, to wszystko obserwuje i tak dalej. To już zapewne zauważył, że filmy wrzucam średnio co pół tygodnia. Tak, średnio co pół tygodnia. No więc ten film będzie, podejrzewam, w sobotę, niedzielę, który to będzie? 11 już był. 18-19 stycznia. Tak. Tak około będzie ten film. Więc wtedy już podejrzewam będę miał pewnie blisko 900 subskryberów. Tak, to jest realne. I podejrzewam, że będzie was już tyle. I naprawdę szczerze za to dziękuję. I jeśli dobijemy do tego magicznego 1000 widzów, obiecuję, że zaopatrzę się w lepszy, naprawdę lepszy mikrofon. Bo to mam takie dziadostwo, za przeproszeniem. I dziwię się, że ciągle, że chcecie mnie w ogóle słuchać w takiej jakości. Ale cóż, obiecuję, zaopatrzę się w naprawdę fajny, solidny mikrofon, taki troszkę droższy. I będzie mnie przyjemnie słychać. Komentarz będzie też brzmiał profesjonalniej, bo głos będzie, wiadomo, dużo lepszy, bez żadnych szumów, głośny, wyraźny, z większym takim charakterem, bo obecnie mój mikrofon pozbawia mnie wszelakich moich cech, wszelakich cech mojego głosu, tak to ujmę. No i później, no i ten mikrofon lepszy zakupię, ale to dopiero po 1000 subskryberów. Po 1000 i powiedziałem, że gdy go zakupię, to nie wiem w jakim tempie będziecie mnie subować, ale możliwe, że może być już was nawet 1500, bo myślę go zakupić w około w połowie lutego, tak? Czyli aby nie patrzeć, to około miesiąc, no może trochę mniej niż miesiąc. Bo muszę zdobyć pieniążki na to, a to też nie takie łatwe. Zwłaszcza, że mikrofon jest dość drogi. Dość drogi, a zastanawiam się nad takimi dwoma jeszcze. Jeden jest droższy, około 100 zł. Nie wiem, czy właśnie jego nie wziąć, ale
To się jeszcze okaże, bo naprawdę nie wiem, jak będę miał z pieniędzmi. Teraz mam też trochę wydatków i ciężko mi przewidzieć, co będzie dalej. Ale obiecuję, mikrofon na pewno będzie kupiony. To na pewno. Tylko jak, kiedy? Na pewno na poważnie o tym zacznę myśleć, gdy będzie was już ten 1000. No dlaczego tak akurat wtedy na poważnie zacznę myśleć? No i pewnie się zastanawiacie. Otóż dlatego, że to już jest taka liczba, która daje let's playerowi, nie tylko let's playerowi, bo podejrzewam, że każdemu, kto nagrywa na YouTube, czy to vlogi, czy cokolwiek, daje do myślenia. Słuchaj, stary, masz już ten 1000, ludzie chcą cię oglądać, to weź się ogarnij i zrób tak, żeby nadal chcieli cię oglądać i było ich coraz więcej. I to naprawdę tak jest. No i już teraz zaczynam powoli o tym myśleć, a wtedy po tym pieniądze już zaczynam jakoś sobie ułatwić i obiecuję, że ten mikrofon będzie. Okej. Żebym nie marudził w kółko o tym samym, to zbliża się koniec kultywowania. 9 minut, tam miałem jakieś 7, 4, kurczę, żeby nie wyszło koło, a będzie 20 albo 30 minut, pogubiłem się. Mniejsza o to. Najwyżej zrobię jakiegoś timelapsa albo coś i później pod koniec po prostu się pożegnam ładnie z wami. I też da się ogarnąć. Jaką bruzdę wiemy? Jadę w środek i spróbuję to jakoś rozbić. Trochę przyspieszę. O, jakoś idzie. Okej. Okay. No i jeszcze może ze dwa przejazdy zostały? Dwa, trzy. I to koniec. Szybko dość poszło. W dodatku bez żadnych niespodzianek. Z czego się bardzo cieszę. Choć boję się, że przez to nie będziecie tak ochoczo tego odcinka oglądać. Bo jednak ten traktor w poprzednim odcinku to był gwóźdź programu. Tak, naprawdę. W życiu bym nie pomyślał, że takie coś może odwalić. No ale dzisiaj też jest głównym gwoździem programu. No jak widać. Co prawda w troszkę innej sytuacji. Ale jednak. Trzymamy się razem. By dużo przejdziemy jeszcze. No tak, dużo przejdziemy jeszcze, ale gdy już będą pieniążki, to kupię jakiś lepszy traktor, ale no, cichutko, nic mu nie mówcie, na pewno się nie... On na pewno to zrozumie. Dobra. Ostatni przejazd, tak? Ostatni przejazd. Okej. To już jest końcówka. Szybko poszło. Myślę, że nie, że będzie zbędne ponowne kultywowanie. Powinno być zbędne. Muszę pokombinować z ekszynem, żeby mi nie zaniżał tych FPS-ów i nie nagrywał tylko w 30, bo w przypadku Agrara SF-a 13 każda klatka na sekundę się liczy. Dobrze. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie.
Ja się z wami żegnam tym oto widokiem. Cześć!